W poprzednim odcinku poznaliśmy pierwsze tajemnice Naddniestrza, miejsca, które wciąż pozostaje jednym z najmniej znanych zakątków Europy. Ale to dopiero początek. W tym odcinku nasz lokalny przewodnik zabierze nas jeszcze głębiej w serce tej nieuznawanej republiki. Odkryjemy nowe, fascynujące historie, poznamy nieznane ciekawostki i zobaczymy kolejne wyjątkowe miejsca, które sprawiają, że Naddniestrze jest tak unikalne. Przygotujcie się na kolejną porcję niezapomnianych wrażeń. Kurczę, źle się dzisiejszy dzień zaczął. Leje i to okropnie. Powiem wam na początek tego odcinka. Akcje, których w hostelach ludzie nie lubią, a jednak się zdarzają. To, że ktoś nie wyłączy dźwięku w telefonie, to jest normalną sprawą. Po dostaniu pary wiadomości w końcu wyłącza, no bo to, wiecie, no każdy jak pomyśli, jak ruszy głową, no to wie, że inni śpią i takie wiadomo, takie sygnały i takie dźwięki przeszkadzają. Nie gościł mnie w pokoju dzisiaj. Dodatkowo, chłop miał chyba jakieś problemy z oddychaniem. Całą noc szła jego maszynka, do której był podłączony. I był cały czas pisk. Cały czas. Gdybym miał stoperów, to on po prostu nie zmrużył nawet oka. Słyszycie? Całą noc tak było. Także, no, dzisiejsza noc była ciężka, przyznam szczerze. Dzisiaj jestem umówiony tutaj z lokalsem, który pokaże mi fajne miejsce poza stolicą, poza tym głównym miastem tutaj właśnie. No i później się zbieram i jadę w stronę Gagauzji. Dobra, idę teraz zobaczyć czołg, który tutaj stoi. Ale najważniejsze, pamiętajcie jeszcze o tym, że to jest drugi odcinek z Naddniestrza. Czyli jeśli oglądacie dopiero teraz, wróćcie i oglądnijcie pierwszy odcinek, bo to jest jego kontynuacja. To chyba nie wiem, jakiś ratusz. Zaraz postaram się to przetłumaczyć. Oczywiście była Lenina. Na górze gwiazda. Patrzcie, jaki przystanek autobusowy. Zrobiona jakaś karaca. Dobra. Mówię, przyszedłem tutaj teraz na główny plac. Nie wiem w ogóle, jakim cudem tutaj nie doszedłem. Cała ulica jest zamknięta. Nie wiem, co tu się wydziało. Ale idę zobaczyć czołg. No, i tak wygląda ten czołg. Kurczę, to jest pełno wojska, to nie mogę na pewno nagrywać. Kurde, nigdzie nie mogę to nagrywać. Wszędzie tu jest dookoła pełno wojska. No nie chcę sobie przypomnę robić. Jakieś obchody tu mają chyba dzisiaj. Dobra, właśnie zauważyłem, że typ mi strzelał foty. Albo foty, albo nagrywał film. Wiecie, bo ja sobie tam chodziłem, tam gdzie oni tam wszyscy stali i tak dalej. Turystą jestem, czemu nie? I stało czterech takich dwóch gości, jedna babka, chyba czy dwie babki, dwóch gości, którzy nie byli w mundurach, tylko sobie tak stali koło tego czołgu. Tak cały czas na mnie patrzyli i widzę jeden gościu tak. Tak na hama, normalnie tak. Jakby nie było tego widać. Co? Bo cię zaatakował. No ale lepiej się stąd zbijam. Oni będą mieli jakiś obchod, bo widziałem, że tam orkiestra jest, coś tam ten. Ale idę stąd, bo lepiej nie zwracać na siebie uwagi. Dobra, wracam do hotelu, podaję się telefon. Za pół godziny przyjeżdża po mnie team. So, welcome to Pinistrova. I'm Tim Terespel, and this is an old Soviet barge. Dating back to World War II, they used to take tanks across. They built tank bridges on these pontoons, which were, of course, bombed by the Germans. But now it's just used to get people across the river because we have an enclave across the river that is Transnistria that was taken during the Civil War with Moldova. And so you can cross this part of the river without using your passport on this old barge, and we'll go to some isolated Soviet villages over here. Okay, let's go. Yeah. How many people living in this village? Only a thousand. Ah, like 1,000 people, okay. Yeah. Zapytałem Tima, czy tutaj jak przekroczymy rzekę, bo wiadomo, że tutaj większość rzeki, która jest, to jest po prostu granica.
Naddniestrza. Ale tutaj akurat ten kawałek jeszcze, gdzie przekraczamy, jeszcze 20 km dalej jest Naddniestrza. Po prostu taki kawałek tutaj jest trochę inny niż reszta. Very nice. Możecie zobaczyć, jak przepływamy. Piesek. There's that same dog. Tutaj zaczyna hamować teraz tym drewnem. Patrzcie. Jakie proste. I zaczyna prostować. I love Poland. Gorła. No, really I do. One of my best friends, Roman Fan Paluzzi, yeah, is on YouTube, and the brothers, I know a lot of media and famous people in Warsaw, and I've been on Warsaw Television, Warsaw National Radio, and I just love Poland. Katowice, hello Katowice. But Roman living now in Netherlands? Yeah. Yeah, Netherlands, yeah. Yeah, he wanted to change something and do something new, so he did that. But he loves Poland. He'll be back to Warsaw. Yeah. He'll be back to Warsaw. I think he's like the most popular guy from here, from Netherlands. Oh yeah, yeah. No, I had a great time. I lived in Katowice for 3 years, and I haven't been back there in many years, but I understand that it's all modern now. Yes. And so I would like to go back and visit, because I know Katowice like it's my home. Yeah. But I've been here 15 years now. Yeah. And so this is my home, but Katowice and Poland is like a second home to me. Okay, so we want Polish people. Let's go. We have to walk. Oh, we have to walk, okay. So we don't weight the car down. Przeprawiamy się teraz na jakąś taką wieś, gdzie żyje 1000 osób. To jest wieś już taka totalnie odcięta. Także jeszcze nie mogę czekać, co zobaczymy. W ogóle powiedzieli mi teraz tutaj trochę, że w tej rzece i w tych lasach to można naprawdę znaleźć dużo ciekawych rzeczy. Także zobaczymy. Później pójdziemy do jakiegoś bunkru snajperskiego, tego właśnie starego, jeszcze powojennego. Może się uda czołg zobaczyć, chociaż powiedzieli, że po tym, jakie były ulewy rano, to będzie ciężko się tam dostać. Ale zobaczymy. Mamy parę godzin czasu. Tylko najgorsze jest to, że powiedzieli mi, że jak padę do Gagauzji, fajnie, no bo to wiadomo, fajnie zobaczyć jakiś kolejny kraj, który ma normalnie swoją flagę i tak dalej, ale mówię, że tam nic nie ma. Ale powiedzieli, że jak znajdę kogoś lokalnego, to myślę, że powie mi dużo ciekawych rzeczy na temat tego kraju właśnie. This is our international highway. The Autobahn. Yeah, looks good. Well, you know, the Ukraine example was a highway before the war. Yeah. The same highway to same the South Ukraine in Romania. Yeah. You know, South. So it's not by Google. You can drive 90 kilometers an hour on this highway. Fucking about what you're talking. We have a special truck. Yeah. What is the name of the village where we're going now? Kitskani, yeah. It's an isolated old Soviet village. You're gonna see some very unique things there. Okay, that's great. Yeah. Village, Moldovan style. Okay, yeah, it's we are already. Yeah, because this was part of Moldova at one time, but now it's Transnistria. Where we are now here? We're in Kitskani, and this is a little Moldovan Soviet village. It's now part of Transnistria because of the civil war with Moldova. But if you look here, it's like a movie set out of the war. It's got the old Soviet emblem. It's got one of the largest heads of Lenin in the world. And it's all here in the middle of a village of 1,000 people. Middle of nowhere, here we are. Yeah, exactly, middle of nowhere. What you can say, some interesting thing for people in Poland, what they should know about Transnistria?
Well, it's not what you see on television. It's much different. The international media will have you think the war covers all of East Europe and everything's burning. But as you can see here, it's very peaceful, very kind people. There's no crime. Sure, it's a monopoly state, but that's at the top. The culture and the people, it's very safe, very clean, very friendly. It's the cheapest place in all of Europe, I would say. Our gas and electricity is cheaper than anywhere in Europe by far. And good, healthy food, no chemicals, no preservatives. And I'm here. Yeah. I'm here 15 years. Yeah. I didn't run away. So, come. Yeah, just go into Warsaw, Katowice. Krakow. Krakow. Many, many cities. Come. And, yeah, and you can come here Poznan. Without... You can come without visa, yeah? Yeah, no visa. Yeah, exactly. Yeah, I was on Poznan radio too. Poznan. Have you been in Wrocław? Yeah. Wrocław is beautiful. A lot of university students. I used to party there. I used to go there and party because I lived in Katowice. Yeah. But I would sometimes go to Wrocław. But the people here, they think are they more Russian or more Moldavian or mix? It's a mix. It's a mix, yeah? But everybody speaks Russian, yeah? Yeah, well, we have 30% Russian, 30 Moldavians, and... Okay, it's like, okay. It's a big mix. So, for example, north of Transnistria, it's more Ukrainian. Okay. You go in a village, and they speak Ukrainian, it's like in Ukraine. When you go in South Moldova, everyone speaks Moldavian. So okay. Tiraspol can be, you know, Russian more. Yes. Because, I've been only in Tiraspol, but everybody speaks to me like Russian. Yeah. Some people speak English as well, but they, you know, I don't speak Russian, but it was like small person. Can speak 5% of people can speak maybe English. Yeah. Okay, but about the passport, because this is good thing. Which passport people have here? Because I know from here passport is you cannot use. You can probably get more passports here than anywhere in the world because people are eligible for Moldova passports, yes. Russian passports, Bulgarian passports, Romanian passports, and Ukrainian passports. Yeah. And I know people that have all 5 passports. Really? Yeah. So just pick your passport and use it. You want to go to Ukraine? Use your Ukrainian passport. I hear about this. If you want to have Moldavian passport, you can just go and in one day already. Well, not sure. One day, but yeah, you can get just a piece of paper. Citizen. Yeah, but still, if you can have 5 passports for 5 different countries, yeah, it's crazy. Yeah, most people cool. I know. Well, Roman, for example, you know, the famous Polish YouTuber. Yes. He got a Romanian passport. Okay, as well. Yeah. Yeah, and so now he's can work all over the EU and. Do whatever he wants. Yeah, that's very smart. If you can just make this passport, you can work everywhere. This is a problem just because Transnistria was, you know, in the middle bit different country, so it's around Ukraine and Moldova. You need to have everything double. I mean, passport, drive license, money, currency, SIM cards, everything. Yeah. You need to have double. Yeah, because from money from here you can use only here. Yeah. You cannot just. We do all of our international banking at a village right across the border because the bankomats here are just on the closed system. Yes. And so. Maybe you can tell me about the salary here. How many people can earn money a month? It's not going to sound very little. Like $250 a month. A month. $300 maybe. Okay, and is it possible to survive? The reason people can survive. Is because they own everything. How much they have to pay, like for the rent house here, apartment maybe? In Tiraspol, like $150 a month. $150, okay. And for the next Hungary, it's possible to survive to pay for everything. Well, that's just it. No, there's almost no, but there's no local people really paying rent because they have family and family. That everybody owns something here. Oh yeah, okay. And it's also cheap to buy property here. Simone got a house with land, a lot of land, and a good house for I think, what, $16,000? $16,000. Huh? $20,000. Yeah. Wow.
Okay, that's good. And price. It's a big, nice house, and a huge land in Warsaw. It would be 3 million euros. Okay, where we are now? We are in Kitskani Monastery, and this used to be a mosque because this whole region was the Ottoman Empire, and now it is a Russian Orthodox monastery. And you say this one is the biggest in all Moldova? This is the biggest one in all Moldova, and it's right here in Transnistria, which is very interesting. Okay. We've been friends with the priest here for 15 years, and... This is sent from Jerusalem, the sister monastery in Jerusalem, and it was sent here to Transnistria for safekeeping, because they say these are pieces of the true cross of Christ. Oh, that's interesting. So this silver part was made in Jerusalem. The golden part was made in St. Petersburg, Russia. And it sits here in the open, no security. Story here. So we're passing through old dirt roads like this one, and these old dirt roads are smuggling routes, because right over here past the forest is Moldova. And when I first moved here 16 years ago, trying to make money, they had the old Soviet rules in place, so people could only stay here 24 hours. So just out of necessity, I started smuggling people across the border. And it sounds very James Bond, but every day there's cognac and cigarette smugglers going to Moldova. And I knew these guys, so I just started taking my tourists or journalists or photographers with the cognac and cigarette smugglers. And I did that for 2 years with no problem. Had no problem. But some guys from Liverpool came here, started drinking vodka for breakfast, punched out windows on Main Street out of their minds, zombie land, and I got in trouble, and I had to get them out of jail, and I ended up in a KGB prison. It sounds bad. Well, it wasn't pleasant. They had wooden beds, for example, but the KGB agents came in, they talked to me, they brought vodka, they brought pickles, they brought sallow, and they just hung out with me like a buddy. And it wasn't any kind of interrogation, they weren't mean to me whatsoever. And some of those guys are still my friends 16 years later. So it ended up fine, no problem. It was good business? Good business. Yeah, exactly. I've been through all kinds of stuff, and once you get through it, everything's better. Ty przyjechałem jeszcze zobaczyć na sam koniec, zanim wsiądę do autobusu, do busa, do marszutki, do Gagauzji. Patrzcie, cały budynek ostrzelany. Tu jeszcze za czasów został tych, co była wojna po prostu między nimi a Mołdawią. W 92 się skończyła. Patrzcie, ile tych kul. What you can say about this? Well, as you can see, it's riddled with bullet holes. These are AK-47, 50mm machine gun fire, and this is because this was the epicenter of the civil war between Transnistria and Moldova, 90 to 92. And this was the headquarters of the Cossacks, which is the old special forces for the Tsars of Russia, and they still exist. We have Cossacks here, they're in the parades. And this was their headquarters, so the Moldovan army was really trying to take this position, and this is the last building left that is exactly as it was after the war. Why they don't do nothing without this? Because Sheriff hasn't bought it and turned it into a shop yet. Ah. Okay. Maybe they will. Yeah. Okay. But it's the last building left that still has everything as it was during the war. Do you know the numbers of people that die? In the civil war? A little more than 1,000.
Yeah. But it wasn't like what's happening in East Ukraine. East Ukraine is more of a modern war with lots of drones and lots of artillery. Mm-hmm. This was more just like a few hot conflicts between infantry, RPGs, you know. Musieliśmy jeszcze zobaczyć tą starą lokomotywę, no i powiem wam, że tak starej lokomotywy to chyba nie widziałem. Albo nie pamiętam, żebym widział. This locomotive like, you know, from back in the future, you know, from yeah. The car, like... It looks like it, it looks like it survived a nuclear explosion. Yeah, exactly. No, what's interesting is this is an old Soviet war train. Dating way back, and the reason it looks the way it does is not a nuclear explosion. They've stripped the paint and they're going to repaint it, so it'll be very beautiful in a few months. But the emblem, that's a solid cast iron original emblem of the Soviet Union, and maybe 8 years ago somebody stole it. Oh, really? And but our police found it and put it back. Here, if you do some crime, it's like big problem here, or? Yeah, I mean, you're gonna go to jail unless you can pay a bribe. Okay. But do you have some jail here, or they're going to? No, they have prisons here. Okay. Well, like I told you earlier, I was in a KGB prison for a while. It's very old. It's like you're going back in time to 1950. Okay. Personally, I wasn't treated bad. Everything was fine, but it's not a hotel. You wouldn't want to stay. Yeah, of course. Yeah. You wouldn't want to stay there for very long. But if you have money, you can just easy escape. Or that's the honest. And I don't mean at the top. I don't mean paying off judges or something. Yeah. But if you get stopped by policemen, not just here, but Ukraine, Belarus, Russia, Moldova, it's all the same in East Europe. If you give the policeman some money, you will drive away. Yes. Yeah. In Thailand, when I live in Thailand, it's exactly the same. And in Thailand, But in the Poland in the 90s, it was the same. Now it changed everything, but before, exactly the same. Yeah. Chcieliśmy też zobaczyć teraz podwodzec, który nie działa. Ze względu na to, że teraz nie jeżdżą tu żadne pociągi. Znaczy, przynajmniej nie jeżdżą takie, które były na trasie Kiszyniów, Tiraspol, Odessa. Ja o taki pociąg. Odkąd się zaczęła wojna, nie jeździ już. Did the train stop it because about the war or about the COVID? Both. Both, yeah. Both. Yeah, but the COVID was before. Yeah, but now no trains because of the war. Well, for one thing, some Ukrainian militia blew up a bridge that leads to Odessa, which makes no sense. This is the chaos of war. A Ukrainian militia blew up a bridge that would bring them weapons and ammunition from Romania. Okay. And they blew up the bridge because the train tracks happened to pass through Penistrova, Transnistria. Doesn't make any sense. Yeah. They just blew up a bridge that brings them ammunition from the European Union. But now, here you can see any train or nowhere? No trains. No trains, okay. You can see trains that they maintain the tracks. Okay. So maintenance, because one day this war will stop and the trains will start running again. Yeah, I think this year they're stopping. Yeah, I don't think so. There's too much money. Next pandemic coming. Yeah. I saw this yesterday. They have to put a mask on the soldiers on the front line. Be careful. Yeah, be careful. No, idziemy jeszcze tutaj obadać jakąś miejscówę. Ogólnie wam powiem tak, no poza miastem wiele się nie dzieje. No najgorsze żałuję to, że wczoraj nie udało się ogarnąć tego gościa, do którego garażu mieliśmy pojechać, z którym miałem sobie postrzelać. Bardzo żałuję, no ale niestety, no może kiedyś. Na sam koniec właśnie jeszcze, jak już wyjadę stąd i przekroczę granicę, to wam podsumuję trochę ten wyjazd i wnioski, które wyciągnąłem z tego i dlaczego to tak działa? Dlaczego Rosja nie chce tego uznać? Dlaczego nikt tego nie uznaje? Ale to wszystko powiem później. To bardzo prosto wywnioskować.
know, maybe you can tell me this interesting thing. Actually interesting for me. Yeah, sure. Why here you can see everywhere Lenin? Why do people love him? Like, everywhere is the statue. Well, statue. Our infrastructure didn't change from the Soviet Union, so at the end of the Soviet Union, a lot of these countries tore down all the old Soviet hammers and sickles mm-hmm. and Lenin statues, but here they stayed because it's in generally Russian culture going back to Ekaterina the Great. Mm-hmm. Nobody has a problem with it, but it's not like he's worshipped like some god or something. It's just historical. Okay. It's part of history. Just like Napoleon. If you see a statue of Napoleon, the British shouldn't get angry because mm-hmm. it's Napoleon. It's history. You can't change history. You should learn from history. Yeah, of course. And I don't understand some of these politically correct people who want to erase history. Mm-hmm. It doesn't make sense. You need to learn from history. You need to study. Dobra, przyjechaliśmy na dworzec autobusowy. Muszę kupić... No, księgów. Muszę kupić bilet i zobaczyć, ile mi pieniędzy zostało. Muszę coś dojedzenia sobie jeszcze kupić na trasę. Znaczy, kiedy wchodzę do autobusowy. So we're at a bus stop in Bender, and here's a legitimate old Soviet style pub. We'll see. What kind of vodka they have? Russian. Old Soviet style sandwiches. Yes. They sell, and then vodka, homemade wine. Patrzcie, możecie sobie kupić rybkę do przegryzania, kanapkę z salami. Patrzcie, jak grubo tego salami. Tutaj kanapkę z mielonym. Probably like 20 years ago in Poland. Yeah. Here you can buy shot? Yes. Shot. Tutaj sobie możecie wziąć szoty. Albo 100 ml. A nie, to na szklanki leją, czyli na 100 ml. They given like in the glass like 100 ml, I think, yeah? Yeah. Tak, bo ktoś chciał sobie setę walnąć spokojnie, może sobie walnąć od razu przed podróżą. Tak, to jest ciekawe. To jest, no to właśnie. Teraz właśnie powiedzieć, samogonka to jest taki typowy bimber. In Poland we say bimber. Bimber, like samogon. Takiego placka ostatni raz zjadłem, jak byłem w Kazachstanie. Teraz pokażę wam coś interesującego. Chodzicie do kibla, możecie sobie kupić oraz jakieś ubrania. To jest mocne. Używki pewnie, bo używki, a od razu w toalecie. Ale śmierdzi. We don't for men. To the right. To the right, okej. Okay. Ale śmierdzi, szok. Najmniejszym dworcu autobusowym, jaki w ogóle widziałem. Komrad jest stolicą, głównym miastem Gagauzji. Gagauzja jest to teren, terytorium autonomiczne. Chciałby być krajem ze względu na to, że żyje tutaj turecki lud. A w ogóle to jest chyba najdziwniejszy w ogóle kraj, jaki w ogóle jest w Europie. Zaraz wam o tym opowiem, poczekajcie. Idę najpierw zapytać, o której mam busa do Kiszyniowa. Ze względu na to, że powiedzieli mi, że nie zostawał tu na noc. Ze względu na to, że tutaj wszystko, że przejdę i zobaczę w ciągu 2 godzin. I w ogóle, że tu jest strasznie drogi nocleg. Ze względu na to, że są chyba tylko 3 miejsca, w których się można zatrzymać na noc. No i nawet nie stoi mi powiedzieć, że nie ma po co tu zostawać. Także jadę, idę zobaczyć, co mam zobaczyć. Wracam do Kiszyniowa. Apartament na kredyt w Tajlandii? Teraz to możliwe. Apartamenty w samym sercu Phuket. Od 31 do 78 metrów. Ceny od 4 milionów batów. Około 105 tysięcy euro. Po wpłacie 50%, drugie 50% na kredyt. Po więcej szczegółów zapraszamy na Instagram Twins Real Estate Phuket. W kolejnym odcinku w ogóle
zobaczycie rozmowę z Polakiem, który siedział w Mołdawii w więzieniu. Opowie, jak to wyglądało, dlaczego w ogóle tam trafił, co mu się tam przydarzyło, jak ciężkie warunki były. Będzie bardzo ciekawa rozmowa, także od razu was zapraszam. No te toaleta, dziura w ziemi, no. zamiast czegokolwiek. No i tak sobie leżysz, nie dostajesz koca, nie dostajesz nic. Ale to należeliście całkowicie na... Były jakieś materace, czy beton? Nie, no tam jakieś... Niektórzy mieli jakieś szmaty. Dobra, bilet kupiony mam na ostatniego busa. 19 miała być, czy 19.20, ale mam na ostatni, na 19. No to dobra, przydałoby się powiedzieć w ogóle, co to jest Gagauzja. Jak wygląda? Możecie zobaczyć na mapie. Gagauzja nie jest jednym połączonym terenem, tylko trzy różne. Tutaj jest ród turecki, który tutaj się osiedlił po prostu wiele, wiele lat temu. Ale co w tym dziwnego? Że to ród turecki, to są tak jakby Turcy, tak coś tam, siódma woda po kisielu, który mówią po rosyjsku, bo tutaj w Gagauzji mówi się po rosyjsku, bo oni utożsamiają się z Rosją. Oni by pewnie chcieli w ogóle należeć do Rosji. Oczywiście są nieuznawani na arenie międzynarodowej. Ale jeszcze, co jest ciekawe, w Turcji wiadomo jest islam, a oni nie są muzułmaninami. Także to jest naprawdę, tutaj wszystko jest tak totalnie poplątane, że no to naprawdę może być jeden z dziwniejszych krajów, bo jakby sobie ktoś pomyślał o tym, jak to w ogóle możliwe, że tak to jest. No i właśnie tak jest. No i macie taką Gagauzję, która jest terytorium autonomicznym, należącym do Mołdawii, ale oni uważają, że no po prostu nie są. Oni tutaj mają swoją flagę. Nie wiem, czy mają prezydenta, czy żonę, ale no chyba mają. Co zaraz sprawdzę. Co oni tu mają, czego nie mają. Ale to jest ciekawe, naprawdę. W ogóle Mołdawia w Europie jest chyba jedynym takim krajem, gdzie na ich terenie leżą jeszcze dwa inne kraje, które są nieuznawane na arenie międzynarodowej. No, żebyście wiedzieli, że Gagauzi identyfikują się tutaj jako oddzielny naród. Tak jak wam mówiłem, oni nie mówią w ogóle, że oni są w Mołdawii. Oni wierzą tutaj w prawosławie. I w ogóle Gagauzów można znaleźć też w innych krajach. Nie tylko w Mołdawii, no to jest ich najwięcej, bo tu jest 150 tysięcy. Ale można także znaleźć na Ukrainie, w Rosji, w Bułgarii, w Turcji, w Naddniestrzu, w Grecji, w Rumunii. Ogólnie na całym świecie ich jest 250 tysięcy. No, 250 tysięcy. Taka ładna cerkiew. Z tej strony nie widać, tak dobrze pójdę z innej, to zobaczycie. Właśnie teraz sobie przypomniałem, że ja wam przecież najważniejsze rzeczy nie powiedziałem. Nie podsumowałem Naddniestrza. Pomyślcie sobie taką jedną rzecz. Dlaczego Rosja nie chce uznać Naddniestrza, skoro oni tak bardzo chcą być Rosją? No dlaczego? Ponieważ jeśli oni by uznali, albo jeszcze by dołączyli Naddniestrze do Rosji, wtedy w Naddniestrzu już by był inny system podatkowy, nie byłoby takiej wolnej Amerykanki, nie można było prać pieniędzy, i to grubych pewnie milionów, kryptowal i tak dalej, i tak dalej. Gdzie najłatwiej zrobić lewe interesy, gdzie najlepiej prać pieniądze, żeby było bez problemu? No w miejscu, które nie istnieje, w kraju, który nie istnieje po prostu. W kraju, do którego nikt się nie może doczepić ze względu na to, że on nie jest uznawany na arenie międzynarodowej. I Rosja po prostu wie, co robi. I tak to wygląda. Jak ktoś ma inny obraz tego, no to dajcie znać w komentarzach. Ale dla mnie chodzi... ja uważam, że tam chodzi tylko i wyłącznie o interesy. I to grube, naprawdę bardzo, bardzo grube. Taka burza idzie, że się muszę śpieszyć. O, nawet słychać. Czyli szybko na dworze, żeby mnie nie zlało zaraz. O, wow, tutaj to wygląda dobrze.
taka ładna pogoda z tej strony, a z drugiej idzie taka ulewa, że szok. Słyszycie? Źle to wygląda. 18.30, a to wszystko pozamykane. Płocki na ulicy, a co dzisiaj jest? Czwartek. Czwartek, no. Jutro lecę już, a w sumie trzy loty mam. Pierwszy lot z Kiszyniowa do Istanbulu. Później Istanbul do Kairu. I z Kairu do Addis Abeba. O, muszę się schować, bo to nie ma żartów. Zacinał za mnie, buty przemocowe. Żarty żartami, ale to coraz, coraz bardziej wieje. Dawno takiej ulewy nie widziałem. No, jestem z powrotem w Kiszyniowie. W tej stolicy Mołdawii. Chłop mnie wysadził 5 km od hostelu i muszę teraz ogarnąć, jak się tam dostać. No, już dotarłem. Okazało się, że nad mną to samo łóżko w tym samym pokoju. Także idealnie. Muszę zjeść sobie elektrolity, witaminki. Wystarczy tego, że się muszę super wyspać. Dobry sen. Jutro będzie czeka ciężki dzień i ciężka noc w podróży. Dobra, koniec tego odcinka. Trzymajcie się, pozdrawiam. Zapraszam serdecznie jutro na kolejny, bardzo ciekawy. Myślę, że usłyszycie dużo ciekawych informacji. A następnie lecę do Afryki. Pozdro. Pamiętaj, żeby zostawić łapkę w dół. Zbieram 10 tysięcy łapek pod każdym filmem. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to polecam. Sorry, jestem taki zmęczony, że już ledwo żyję. Pozdro.